coś macie. Kojarzycie tą reklamę? Nowy, a jak to istny cud. Jak zawsze, zewsząd usuwa brud. I gówno mi usunął taki brud, słuchajta. Tego Ajaxa, że mu żyła i normalnie, słuchajta, cały czas nie pyli. Ja wiem, że to nie wina tego, tylko wina po prostu tych drzew. Co to za gówno pyli, że ja w nasz macie lecę i to zaraz wszystko zielone. Ale stary wczoraj był na myjce. Wyczyszczony, wypolerowany lepiej niż jego dupa. A słuchajta, teraz cały zielony po prostu w pyle. No i ja okna w pylą, samochód w pyle, czyli ja się śmieję, czyli pedygry wróciło do mnie. Tydzień temu miałam umyć okna. To nie, bo padało, to nie będę robiła sobie podwójnej roboty, bo po co jak pada, to po co będę myła? Teraz sobie wyszłam elegancko, słońce tak świeci, słuchajta. No fajnie, że świeci, ale tak świeci, słuchajta, że normalnie biorę jedną szmatą i to wszystko teraz widać. To takie maziaje, ja nie wiem, co tu trzeba użyć. Może do Baśki zadzwonię, a ona wie, jak ona okien nie myje, przecież ona siedzi przed tym laptopem, bo ona okna nie widzi. Na mokro i na sucho i leczko do szybek i szmatą mokrą i szmatą suchą i po prostu jakimiś ajaksami, syrami, jakimiś psikaczami, syrami po prostu i wszystko normalnie mam tak zamazane, że ja pierdzielę, ja nie wiem, chyba ja nie umiem myć okien, może ja powinnam wodą z octem, tak tradycyjnie jak kiedyś stary, jak nie może doczyścić, jak się denerwują, ciągle kicha, ja mówię, stary, ty normalnie tak kichasz jak na kielicha, ale z środek tygodnia, to ty się weź opanuj, normalnie ty nie możesz teraz pić, a on się po prostu kicha, bo normalnie by wszystko pyli i on jest dieta alergicznie, znaczy nie to, żebym się śmiała, nie? Matko, coś pyli. I teraz mogę powiedzieć, że wróciły czasy podstawówki. I już teraz wiem, co to znaczy. Już teraz wiem, co to znaczy syzyfowa praca, bo wcześniej to mówiłam, o co im chodzi z tą syzyfową. No niby jest, niby nie ma, a teraz to już wiemy, o co chodzi, ja pierdzielę. To jest po prostu studnia bez dna. I ja nie wiem, czemu to się tak dzieje, czemu to mycie okien jest takie okrutne. Cały czas po prostu muchy w zęby po prostu. A sąsiadka ma karczerka, no i ładnie, elegancko. Na parę ma, ja pierdzielę, i piano, no ja bym tylko woda z octem, ja pierdzielę, może bym pożyczyła od niej tę karczerę, też bym sobie tak ładnie domyła, ale nie pożyczę, bo powiesz, że jakaś biedaczka jestem, że mnie nie stać ta karczera, że muszę pożyczać od niej, ja zaraz powiem, tylko mi nie zepsuj, tylko się nie zestraj, przecież ty psuj, przecież ja umiem to obsługiwać, nie umiem, kuźwa, madafaka, ja pierdzielę, szmata, woda z octem, jak mi się nie uda, to po prostu robnę to wszystko w pizdziec. No i woda z octem pomogła. Teraz robimy test palucha, tego zobaczymy, jak będzie piszczało, to znaczy, że się dobrze domyło. Cisza. Teraz cisza na planie, okej? Okay? Coś słabo, kuźwa. Nie idzie. Brudne dalej. Z tej strony nie, a z tej strony nie myłam jeszcze. Się kuźwa zmachała, madafaka, ty my normalnie oknamy, teraz muszę się kawki napić, trzeba sobie trochę ciśnienie podnieść, nie? Bo przecież mam małe, jeszcze mam niskie, to trzeba sobie podnieść kawką, nie? Ja pierdzielę, powiem wam, że te mycie okien to jest naprawdę, żeby tak słoneczko świeciło, no piękne słoneczko, ale czemu w moje okna? Czemu ja mam na północ od wschodu na zachodni zachód? No to miłego dnia, kochani, wam życzę i z moją gawusią do was kwiczę. Myj ta okna, słuchajta, póki jest pogoda, a w środę zróbka swojemu chłopamu. Kabanos ze szmatą to istny cud, zaraz z okien usunie brud.